Cześć, z uwagi na to, że poprzednia naprawa, którą chciałem dla Was nagrać, czyli moduł do naprawa błędu I50 w zmywarce Whirlpool Electrolux się troszeczkę przedłuży, no to stwierdziłem, że nagram dla Was film, o który parę osób prosiło, czyli o tym, czy można naprawić grzałkę z pompą grzałki w zmywarkach Bosch Siemens. Tak, bardzo popularny błąd E09, wypalenie grzałki. No i dzisiaj sprawdzimy, jaki jest temat. Dla niektórych jest to troszeczkę zagadkowe, dlatego że no, Bosch ani Siemens nie udostępnia, jaka jest rezystancja takich grzałek, więc trzeba sobie z wzorów wyliczyć, aczkolwiek jest to prosta kwestia. Także lecimy z naprawą. Dobra, słuchajcie, lecimy z tematem. Także tak. Dwie śrubeczki Torx T20. I otwieramy grzałkę. Mam nadzieję, że nie będzie super zawalony syfem. Dlatego, że tak się najczęściej zdarza. No ale zobaczymy, jak ten temat będzie tutaj wyglądał, że tak powiem. O kurczę, ciasno siedzi. Będzie syfilis, już to widzę. Dobra. Trochę sobie podważymy, bo tutaj jest uszczelka. No nie jest, nie ma dramatu, nie jest źle. Tutaj ta grzałka jest uszkodzona. Tutaj na samiutkim wejściu tak naprawdę. Także wiecie już, jak rozebrać tą grzałkę. Ja jej nie będę tutaj do końca, że tak powiem, rzeźbił, tylko ją złożę. Zajmiemy się tą grzałką, ona już jest umyta, jest czysta. Tutaj ona ma taką uszczeleczkę. W tą uszczelkę wchodzi po prostu ciasno, tak, i należy ją wyjąć z tej pompy. Tutaj jest sama pompa. Pompa też już jest taka dość leciwa tak naprawdę. No nic, klient dostał cały nowy komplet, a my zabieramy się za naprawę. Najłatwiej będzie nam skalpelkiem, tak myślę, zeskrobać to albo jakimś śrubokręcikiem małym. Nigdy, szczerze powiedziawszy, tego nie robiłem. Jest to eksperyment skierowany do Was. Ok, może to być trudniejsze niż myślałem, szczerze powiedziawszy. Dobra, ustawimy sobie rezystancję. Teraz tak. Ona powinna mieć 25,4 rezystancję. Także ustawiamy sobie rezystancję na 200 ohm. No i zobaczymy, czy w ogóle coś trybi tak naprawdę. Także ok. Więc tutaj mamy uziemienie. Tutaj mamy te dwa nasze pola. Także tak naprawdę byśmy mogli sobie to spróbować przymierzyć w ten sposób. Jest otwarty obwód. Także zobaczmy, jak to tutaj będzie wyglądało. Połączenie nic nie widać. Dobra, musimy w jakiś sposób spróbować to zeskrobać tą powłokę. Nie wiem do końca, co to jest za powłoka. Jakaś soldermaska albo coś. Bardzo ciężko jest, szczerze powiedziawszy. Dobra, daje mi to jakiś już obraz tego, że prawdopodobnie takiego wypalenia na środku nie uda się naprawić. Przynajmniej będzie to bardzo. No dobra, spróbujmy to przepalić w takim razie. Ustawimy sobie grocik na 400 stopni. I zobaczymy tak naprawdę, czy coś z tego będzie, czy nie. Czekam chwilę, aż się nagrzeje.
Dobra. Stacja jest nagrzana, także zobaczymy, czy 400 stopni jakkolwiek, jakiekolwiek wrażenie na tym zrobi. Prawdopodobnie nie, dobra. Zobaczmy, czy w ogóle uda się to jakkolwiek polutować. Spróbujemy dodać troszeczkę topnika. Spróbujemy to jakkolwiek polutować. Zobaczymy, czy to w ogóle złapie. Trochę niewygodna pozycja do lutowania, ale... Nie, nie ma do czego złapać. Powiem wam szczerze powiedziawszy. Także... Nic chyba z tego nie będzie. W przypadku tej grzałki. Dobra. No dobra, nie poddajemy się w takim razie, rozwieszmy sobie tą grzałkę, bo ona była troszeczkę inaczej uszkodzona. Jest troszeczkę syfilis, ale to nic, że tak powiem. Spróbujemy tą sobie polutować, bo ona jest uszkodzona przy nóżce. Zobaczmy, czy jest jakakolwiek rezystancja. Całkowita przerwa, zobaczmy teraz. Czy to w ogóle ma sens jakkolwiek? No, teraz coś tam wskoczyło, więc może jest szansa, że to się uda zrobić. No dobra, spróbujmy w takim razie. Zobaczymy, jak to. Tutaj to się uda zrobić. Powiem wam szczerze. No. Tutaj siądzie. Chyba prawdopodobnie. Zobaczymy, spróbujemy to delikatnie pobielić. Łapie cenę. Dobra, jeśli łapie cenę, no to ryjemy dalej. Spróbujemy to zdrutować. Ależ twarda włóka. No dobra, ale mamy zdarte. Jeśli mamy zdarte, no to na tą chwilę już powinno być. Si. No dobra. Spróbujemy to zglutować, że tak powiem. Czyli nawalić troszeczkę cyny i to jakoś tak z tego gluta. Na pewno mi się to nie uda, dolejemy troszeczkę topnika.
No to już prawdopodobnie wypaliło się. To pole, co żeśmy odgruzowali. Ja osobiście bym nie chciał tego robić, szczerze powiedziawszy. W sensie zawodowo. Dla mnie tutaj to jest takie rzeźbienie, że tak powiem. Bezsensowne. Tak, została wypalona tutaj, także nie będzie chciał chwytać tej ceny. Widzicie, no nie chcę się tu lutować po prostu w żaden sposób. Tego ja osobiście bym zarzucił tego typu pomysły, że tak powiem. Ta powłoka jest na tyle twarda, a ta sama grzałka jest na tyle delikatna, że tak naprawdę nawet z dobrym sprzętem jest to bardzo, bardzo ciężko byłoby to polutować. W jakimś tam naprawdę ekstremalnym przypadku można by było się na tym zastanowić, ale w takim po prostu przypadku moim zdaniem nie ma to po prostu uzasadnienia jakiegokolwiek, naprawdę. Ekonomicznie no to się to nie opłaca z uwagi na czas. Także ja osobiście nie widzę, że tak powiem, tego. Nie widzę takiej naprawy. Ja osobiście czegoś takiego na pewno nie będę robił i nie chciałbym. Może znajdzie się ktoś, kto będzie miał na to ochotę, ale ja szczerze powiedziawszy uważam, że jest to po prostu bez sensu. Strata czasu tak naprawdę. Może się to uda tak naprawdę zrobić, a później się okaże za kilka dni, kilka tygodni, że jest na przykład znowu coś uszkodzone, nie? Bo na przykład to się przerwie. Tak naprawdę czego najbardziej bym się bał, to tutaj kwestii po prostu gwarancyjnych w takiej po prostu sprawie, nie? Więc ja tak jak mówię, ja tego nie widzę. Jeśli ktoś chce się w to bawić, no to droga wolna. Pokazałem tak naprawdę, jak to, że tak powiem, wygląda. Moim zdaniem, tak jak mówię, szkoda czasu. Lepiej się zająć po prostu czymś innym, naprawić jakiś moduł albo coś, niż bawić się w takie naprawy grzałek. Słuchajcie, no na dzisiaj koniec tego tematu, że tak powiem. Dla mnie bezsensowna zupełnie naprawa. Jeśli się podobało, łapka do góry. Jeśli nie, to w dół. Subskrybujcie kanał, na pewno będę co jakiś czas wrzucał jakieś fajne tematy. Na dzisiaj to wszystko, dzięki.